Dariusz Skrocki, biolider Naturalnie z Biogen. Znajdujemy się dzisiaj w Szepietowie na Podlasiu w gospodarstwie pana Mirosława Wyszyńskiego, aktualnie na plantacji rzepaku ozimego. Panie Mirosławie, może kilka słów o strukturze zasiewów w gospodarstwie? Gospodarstwo liczy sobie na chwilę obecną 330 hektarów gleby uprawnej, przy czym w dużym stopniu to są gleby dzierżawione, więc wiadomo, że kultura tych gleb jest bardzo różna, bardzo zróżnicowana. Jeżeli chodzi o struktury, to generalnie są trzy rośliny: kukurydza, pszenica i rzepak ozimy. Jest trochę także użytków zielonych, lucerna plus trawa, dlatego że prowadzimy też produkcję mleczną bydła. Tak. Tutaj, jak wiemy, stosuje pan technologię firmy Procam. Jakie produkty tutaj z gamy produktów Biolider zastosował pan na swoich uprawach? Z Procamem współpracuję już od kilku lat, jak dobrze sięgam pamięcią, to od 2016 roku. Od samego początku mamy łączność z panem Januszem Łączkowskim, który moim zdaniem jest człowiekiem bardzo kompetentnym w tym, co robi. Zawsze mi tutaj doradza, staram się wykonywać wszystko zgodnie z jego zaleceniami. I także tutaj, jeżeli chodzi o produkty firmy Biolider, to też jest zasługa Janusza Łączkowskiego, który tutaj podpowiedział mi, że takie produkty właśnie są na bazie surowców naturalnych. Chciałbym zaznaczyć właśnie, że to są produkty naturalne, nie ma tu żadnej chemii. I tutaj w tym miejscu, gdzie jesteśmy, właśnie na tej plantacji, były zastosowane dwa: Revital plus Azoto Power. Stosuję też jeszcze inne produkty tej firmy, jest to Delia i jest to Bacto Tarcza. Jak ocenia pan działanie produktów firmy Biolider na przykładzie tej plantacji rzepaku? Najbardziej zaskoczył mnie w sposób pozytywny swoim działaniem Azoto Power, który nie tylko wiąże azot atmosferyczny, ale z tego, co zauważyłem, wpływa również na lepszy wigor, lepszą zdrowotność roślin. Rośliny mają po prostu lepszą chęć do życia. Poza tym lepiej znoszą okresowe niedobory wody, lepiej tolerują suszę. No, widać, że ogólnie nie tylko bakterie tutaj wiążą ten azot, ale w sposób pozytywny wpływają na całokształt. Tak, na resztki pożliwne stosował pan też nasz produkt mikrobiologiczny Revital. Tutaj może kilka słów, na jakiej powierzchni został zastosowany w tym roku? Revital na chwilę obecną stosowałem po raz pierwszy. Zacząłem to stosować w sierpniu, zaczynając od ściernisk po rzepaku, poprzez ścierniska po zbiorze pszenicy ozimej. I teraz zamierzam jeszcze zastosować na resztki pożniwne kukurydzy, która będzie zebrana na ziarno. To łączna powierzchnia to będzie około 300 hektarów. Przy czym no w tej chwili gdzieś na 180 hektarach Revital został wylany i przemieszany z glebą. Jeśli chodzi o Revital, efekty jego działania zauważymy dopiero na wiosnę. Jednak jak pan ocenia efekty działania Azoto Powera, który został zastosowany w tym roku wiosną? Efekty działania Azoto Poweru tak naprawdę to przerosły moje najśmielsze oczekiwania, przy czym tutaj no, bez żadnego słodzenia, bo ja z natury jestem taki, że jeżeli produkt zasługuje na pochwałę, to chwalę, jeżeli nie zasługuje, no to też nazywam po imieniu, czyli tej pochwały, delikatnie mówiąc, nie dostaję. Tak? Także to, co zauważyłem, jak już wcześniej wspomniałem, rośliny mają dużo lepszy wigor. W przypadku rzepaku to było ewidentnie widać na kolorze kwiatu. Kolor kwiatu w momencie kwitnienia plantacji był bardziej intensywny, wpadał wprost w kolor taki bardziej pomarańczowy. Zarówno liście, jak i łodygi były znacznie grubsze i znacznie bardziej dorodne niż u sąsiadów, którzy zaznaczam też, że o plantację dbają, przy czym specyfików typu Azoto Power nie stosowali. Także no, to wszystko dało się zauważyć nie tylko w rzepaku, ale również w pszenicy. Mieliśmy taki przejściowy okres, jeżeli chodzi o
wegetację kukurydzy. Wszyscy wiemy, że przez cały sierpień nie było żadnych opadów deszczu, przynajmniej u nas tutaj na Podlasiu. I kukurydza potraktowana azotopowerem dużo lepiej sobie radziła właśnie w tych trudnych warunkach niż ta, która tego azotopoweru nie dostała. Tak, także widzę same dobre efekty działania tego preparatu. Poza tym, że też moim zdaniem bardzo ważna sprawa, to jest ukłon w kierunku natury, więc tutaj nie niszczymy środowiska naturalnego, wręcz odwrotnie, to środowisko się ubogaca, rozwija, tutaj ta ziemia zaczyna żyć, niejednokrotnie ona jest obumarła, bo wiadomo, że jeżeli stosujemy chemię, no to chemia niestety selektywna nie jest, tylko na jedno pomaga, a drugie nam niszczy. Tak. Proszę Państwa, u nas na Podlasiu, jak i w całej Polsce, zmagamy się z wysokimi cenami nawozów mineralnych, jak i problemem z ich dostępnością. Firma Biolider ma w swojej ofercie produkty mikrobiologiczne, takie jak Azotopower, Fosfopower i Revital, dzięki którym możemy sporo zaoszczędzić na nawożeniu mineralnym. Po więcej informacji na temat produktów firmy Biogen zapraszamy do kontaktu z przedstawicielami firmy Procam oraz Biolider Naturalnie z Biogen.